Witam Was tutaj, cześć, cześć, mam Znosz. Zapraszam Was na kolejny odcinek z City Scanner z PlayStation 4 Natural Disasters. I od razu ankieta dla Was, czy chcielibyście, żeby się pojawił live, ostatni live w piątek, najbliższy piątek. Pytanie jest dla Was, ja włączam stoper i lecimy z odcinkiem. Jeżeli nie, to trochę mi ułatwicie sprawę, ale jeżeli tak, to trudno, raz się żyje. Dobrze. Tak, niedługo ogólnie zostanie trochę zawieszona seria scenariuszy, będzie się więcej pojawiać scenariuszy z PC wersji, ale to o tym kiedy później. Dziś się trochę zajmiemy naszym miastem. Mianowicie mamy wielki popyt na ludzi. Tutaj widzę, że się budynek już opróżnił. I co najważniejsze, nasze schrony nie mają żywności, więc musimy popracować nad tym, to, co to tutaj jest. To jest po pierwsze, po drugie... Tak, nie wiem, zastanawiam się, czy my tu mamy dosyć w centrum te pociągi towarowe, ale z tego co pamiętam dokładnie jest jeżdżą sobie tutaj spokojnie pociągi, więc co do tego nie ma problemu. Dobra, to tak, zajmijmy się kolejnym kawałkiem, bo kawałków ziemi nie możemy kupić, co nie? Nie możemy. Dobrze, to tutaj sobie dajemy kolejne miejsce, gdzie sobie będziemy budować naszą dzielnicę. Nową dzielnicę. Tu może zrobimy sobie taki zwykły węzeł. Nie wiem, zobacz. No nie, to jest zwykły, że zaraz pojawi pytanie. Dobrze, tutaj sobie tworzymy dzielnicę. Możecie pisać w komentarzu, jak chcecie, żeby się nazywała ta dzielnica. Miało. A tutaj tamto sobie po prostu powiększymy. No gdzieś tak dotąd. Okej, okay, dobra. Tu taka mała dzielnica. Skoro jest mała, to możemy im trochę dać przepisów. Zobaczmy, co oni tutaj mają. Opatrzenie w czujniki dymu to oni już mają. To też recykling. Nacisk na edukacji, palki. O, będzie droga ta dzielnica. Dodatkowa izolacja, protezy dla helikopterów. Jeżeli na obszarze, na którym obowiązuje to decyzja nastąpi sytuacja awaryjna, służby ratownicze zawsze będą wyrzucić helikopterów zamiast pojazdów na ziemię. To nie, to nie to. Zaawansowane budownictwo mieszkalne, bardzo chętnie. Zakaz wysoki ruchu, zakaz ruchu ciężarowego, o to może być. I zachęta dla rowerzystów. Obszar VIP, czekaj, co to jest? Obszar VIP. Wszystkie schrony na obszarze objętym zostaną zaznaczone wyłącznie dla obywateli mieszkających w tym obszarze. O, czekaj, też to może jeszcze to. Dobrze, mają trochę przepisów. Sądzę, że ludzie będą się chcieli tu budować, bo to jest obszar VIP. Nie? Dobra. A VIP-owcy to chcą się być wszyscy ludzie w końcu, nie? Dobrze, tutaj sobie zrobimy ścieżki rowerowe. Radio, no to jest te standardowe. Włączyliśmy. Okej, okay, widzę, że coś jest nie tak. Zaraz zobaczymy co. Tu jest też ścieżka z rowerami. Okej, okay, może być. Aha, jest lekkie przesunięcie, tak żeby się dało tu wjechać. Świetnie. I tutaj... Czy ja tu chcę budować drogę? Dobra, tu zbudujemy drogę, a tu będzie wjazd do tunelu. I tu będzie wyjazd, albo i tu nie będzie wyjazdu, czekaj. Tu będzie wyjazd. No i póki co stąd sobie prowadzimy zwykłą drogę tutaj. Jakby ktoś chciał wjechać tędy, to też bardzo. Jest wjazd, proszę bardzo. Dobrze, a tutaj sobie poprowadzimy zwykłe drogi. Tu może będzie ścieżka rowerowa, czy coś piesza rowerowa na drugą stronę, bo jak już tutaj są te ścieżki, czy coś. No nie, to się jeszcze pomyśli. Okej, okay, jakiś park tutaj by wypadało postawić. Tutaj jest trochę miejsca. O, ten park tu ładnie wchodzi. Dalej postawiłbym tu jeszcze gdzieś biokopułę.
tutaj. Dobra. Wielkopuła stoi. I tutaj ścieżki. W ogóle ostatnio jak budowałem tam grunt ustawiałem, to mi prawie pieniędzy zaczęło brakować, więc aż tak nie będziemy teraz jechać z tym gruntem, bo to trochę była przesada. Dobra. Tutaj dajemy ludziom, aby się budowali. Tutaj... Tu damy im ekran akustyczny i będziemy liczyć na to, że nie będę mamić. Tak? Chociaż dobra, nie. Dajemy im tu biurę. Trochę biurę im nie zaszkodzi. I tutaj woda. Co do komunikacji, to czekajcie, czy my tu cały czas nie puściliśmy tego tramwaju? Ej, bez jaj, to cały czas nie ma tego tramwaju. No dobra, nie, to tak to nie będzie wyglądać. Po pierwsze, tu trzeba ten przejazd kolejowy wydłużyć. Bo przejazd kolejowy w takim miejscu to będzie złe miejsce, złe połączenie. Dobrze, zacznijmy od tych torów tramwajowych. One będą sobie szły dołem i później do góry. Dalej pociągi. Będę jechać stąd. Tutaj górą. I tu sobie po prostu przyjadą. I w dół. Ok, dzięki temu możemy puścić tutaj tramwaje. Metro to później będziemy to zbudowywać. Na razie nad tym nie chcę myśleć. Ok, i dotąd. I tu póki co... Tak, bo trochę z odstępem będzie lepiej. Sobie zrobimy pętlę tramwajową. Tylko zaraz... Ja bym chciał prostą. Ok, ma, świetnie. Uzyskaliśmy pozwolenie na prostą. Od władz miasta. Tak. I tu będzie ta podwójna droga. Dobrze, póki co to sobie tak zostawimy. Jeszcze bym puścił tutaj kawałek. Prostą. I jeszcze jedno. Czemu tu cały czas sobie się zakręcać? I się źle zrobiło. Dobra, sądzę, że na tyle ta pętla tramwajowa będzie wystarczająca. Samego możemy się zająć... Nie, dobra, dzisiaj będziemy ogólnie trochę miastem pracować. Później może zastanowimy się nad tym dworcem. Bo on też jest w planach. Okej. Okay. Gdzieś tak, dotąd i tu sobie będzie zwracać. Tak, gdzieś dotąd i tu będzie krętna. W sumie to nawet nie jest głupi pomysł, żeby, czekajcie, zabić to na dwie strony. Okej, okay, dobra, dobry pomysł, good idea. Później stąd, krętna. I wyjazd, żeby był w tym samym miejscu. To może nie będzie korków. W sensie na samym końcu. No, tylko tak, puśćmy sobie stąd. I tutaj. I sobie pozmieniajmy kierunki. A, projedzie. Puśćmy, nie. Tak, tu trzeba podłączyć. Nie w ten sposób. Tu. Nie. Ta jedna na razie nam wystarczy, bo my chcemy tu zrobić zakręt. Bo tu nie ma linii, no tak. Dobra, czekaj. Puśćmy sobie dotąd. I stąd powinno już tam to wejść. Okej. Okay. To było. Dobrze, i tu będzie jakby też ciąg dalszy. Dobrze.
I teraz robimy zakręty, aby te drogi nam tu jakoś ładnie powchodziły, te tramwaje. Okej, widzę, że chcą ładnie powchodzić. Czemu ty tu nie chcesz wejść? Przed chwilą chciałeś. No. Tak, ja to zrobię. O, proszę bardzo. To samo będzie tutaj. Teraz gdzieś tu. Dobra, i gdzieś tutaj. Okej. No, nie no, no ludzie, jak mi powiecie, że to jest mały węzeł tramwajowy, to nie wiem, co on zrobi. To jest duże. I czemu gramy na pauzie? Przecież pociągi już puściliśmy. No, to tu będą się dobić kotki. przepraszam. Dobrze. To wygląda dobrze. Róbmy sobie ścieżkę. Ścieżek nigdy za mało. Tutaj ścieżkę. Tu będzie dowodowa. Nie wiem po co, ale dobra. Dobra. I jakieś małe parki tutaj. Albo czekajcie, nie, tu sobie drzewka posadzimy, bo sobie drzewek już nie sadziliśmy. Tu trochę sobie takich drzewek, tutaj takich choinek poustawiamy. Aby to tak fajnie wyglądało, ta pętla. Nie tak pospolicie jak wszystko. Dobra, trochę drzewek i lecimy dalej. Tylko jak to się tak wolno stawia, ja dziękuję bardzo. Dobra, tu jest zakręt, co tak. Tu jest ten wyjazd, to będzie drugi ewentualny wyjazd gdzieś tam dalej. Jak będzie więcej linii jeździć. I tutaj jest droga. Dobra. No i to zaczyna ładnie wyglądać. I tutaj sobie poustawimy takie drzewka. Takie inne. Tak, my tutaj podłączymy wszystkie linie tramwajowe, które są w pobliżu. Na tą, co już tutaj jest. Żeby też tutaj jeździła. To będzie takie nasze centrum przesiadkowe, chcę zrobić sobie. Jeszcze od razu, zaraz może jeszcze autobus tu podłączymy. O, nie no, teraz to fajnie wygląda. Dobra, autobus gdzie jest? Co on tutaj robi, ten autobus, tak właściwie? On tak tu trochę dziwnie jedzie. Co? Coś tu się poprzestawiało chyba. Tak. Dobra, jeśli tu damy ci przystanek. I... tutaj. Powiedzmy, że było na to w miarę wiele. Dalej, tramwajowy. O, to te tramwaje to sobie przekierujemy trochę. One sobie tu fajnie jeżdżą, ale my je sobie wpuścimy tutaj na główną drogę. Dobra. Okej. Czyli będą jechać tu. I w drugą stronę będzie przystanek tutaj. Tutaj i dobra, i stąd trzeba pociągnąć przystanek tu. Nie, tu nie ma przystanków. Od razu na miejscu. To sobie zarezerwujesz tutaj pierwsze miejsce. Dobrze, i teraz tworzymy nową linię. To jest ta, będzie ta długa. Dobra, tu się przyda przystanek akurat. Tam musi być. Dobrze, i stąd jedziesz. Tu jest jedna, będzie kolejna nowa dzielnica, ale póki co jeszcze jej nie ma. Okej, chwila, czy ja to zrobiłem? Tak, ja to zrobiłem jednokierunkowo. Świetnie.
A tu jest dwukierunkowa, okej. Dobra, nie pytam. Dobra, jedziemy dalej. Przystanek tutaj. Tu ludzie widzę, że korzystają z tego. Muzyka to jeszcze dobra. Ludzie się cieszą. Jej, tramwaj przyjedzie. W końcu, jak na Białękę. Dalej, tutaj. Jedziemy dalej, tu. Dobra, tutaj sobie skręcimy, bo dalej nie widzę, gdzie by mógł jechać. Tutaj. Tutaj pod tym, pod spodem. Tutaj. I czekajcie, bo musimy gdzieś tym tramwajem będzie trzeba zawrócić. To może gdzieś tutaj sobie zrobimy kolejną pętlę. Tak, żeby on tutaj już nie krążył po tej dzielnicy. Okej, tutaj przystanek, tu. Przepraszam, ojej, dzisiaj to mam jakiś kaszlowy dzień. Tu będzie mniejsza pętelka. A mianowicie to będzie pętla po prostu do zawracania. Tu nie będzie zbyt dużo się działo. Jest dowolna. No. A to może jest tak. Czekaj, my to sobie zbudujemy profesjonalnie. Tak, tym już. Nie. Profesjonalnie, drogą gruntową. A mianowicie w ten sposób. Ciach, ciach, ciach. Chyba nie, trochę za dużo to jest. Tak. Okej. A to będzie coś tu nie gra. O, tak lepiej. To będzie małe rondko do zawracania dla tramwajów. Ciach, ciach, ciach. I mamy. Dobra, i tu sobie będą mogły zawracać tramwaje. Jak mam dotknąć tej zielonej, tej żółtej? Już? Nie. Okej, dobra, czekaj. To jest jakaś linia. Zielona mi przeszkadza. Zielona. Tramwaje. Ukryj. Dobra. I teraz spokojnie jedziemy dalej. I ty tu się zawracasz. I kolejny kaszel. Dalej, jedziemy tu. Tutaj. Co innego, zastanawiam się trochę mniej więcej tych pętli. Nie na szyję, ale. Ale chyba by się trochę więcej przydało. Dobra, ogólnie w tych samych miejscach. I czekajcie, co tu się dzieje? Czemu to jest taki zjazd? Proszę bardzo. Ludzie, ludzie, szanujmy się. Tutaj musi być dojście. Duże, porządne dojście. Okej, stąd i tutaj dojście. No i teraz i tak są korki, ale już będą mniejsze. Zresztą też drogi z tramwajami jest ich bardzo mało. Nie to, co jest za tu są. Jejku, tu jeszcze nie wyjechał żaden tramwaj, a tu już jest tyle ludzi. Kurczę. Co z tymi ludźmi jest nie tak? Ej, to naprawdę jest dużo ludzi na tych przystankach. Dobra. To widać, że jest potrzebny tutaj tramwaj. Nawet tu. Okej. Czemu na każdym dowolnym przystanku tutaj są ludzie czekający na ten tramwaj? To nie jest normalne. Tak, trzeba jeszcze wyburzyć. Wiem, że to jest nieukończone, ja mam cały czas robię, tak? Masz, ukończone. To możemy wyburzyć już. Teraz tym nic nie będzie już jeździć. Tak, okej, ludzie chcą się budować. I tu wody brakuje komuś. Dobrze.
Znaczy niedobrze, że brakuje komuś wody. Tu sobie podciągniemy. Trochę bardziej stąd. Ty, weź, woda, podciągnij się. Starczy wam tej wody? Jest tak pół na pół. Dobra, starczy. Świetnie. Skoro tu jest nacisk na edukację, to trzeba postawić edukację. Szkoła średnią. I wydział obok. I full. I schron, bo tutaj też jest, że jest własny schron mają, więc czemu by nie? Ile tu jest ludzi? Coś koło 1000. Ludzie, pracownicy, gospodarka, tak, prawie 1000. Okej, no to wy będziecie się tutaj całkowicie samodzielnie ludzie chodzić do tego schronu. My go sobie go postawimy gdzieś tutaj w centrum. Tak, żebyście mieli go blisko. Okej, widzę, że od razu jest droga w dobrym miejscu. Prawie, oto nawet macie własne helikoptery. No to, to bogacze jesteście, powiem wam. Nawet krótki autobusik macie do wyjeżdżania. Ile to jest w ogóle autobusów z takiego? 5 autobusów ewakuacyjnych. I całkiem spoko. Dobrze, ale widzę, że tu jest kolejni ludzie chcą się osiedlać, więc trudno. I ten przystanek to zaraz chatu wybuchnie. Czekajcie, my tu musimy w mecz to zainwestować. Może jeszcze dzisiaj sobie coś o tym meczu pomyślimy, bo to mnie się nie podoba. Dalej, tu w ogóle jakieś monumenty też trzeba poustawić. No, że tak robię te drogi takie standardowe. W sensie, że nie ma tutaj zbyt się nic nie dzieje. Tutaj jest trochę zakręt. Ale to chodzi o to, że dało się prosto, ładnie to wszystko poustawić, tak? Dobra. Dobra, tyle na razie wystarczy. Kolejna dzielnica. O Boże, dwie dzielnice w ciągu jednego odcinka. Wy nie potraficie odpowiedzieć, wymyślić napisu do jednej dzielnicy w trakcie jednego odcinka. Co dopiero teraz będzie? No nie wiem. Tu sobie damy zjazd. Jeszcze zanim tam damy ludzi do mieszkania. To tu zanim zapomnę, damy wam zjazdy. Bo to się wam tu przyda. Tu. I tu. Okej. Okay. Tu by się też fajnie udało, ale chyba to się... No właśnie. Okej. Okay. To jest niezłe. Podoba mi się takie podejście. Czemu tu się nie chcesz podłączyć? Trzeba drogę przebudować i ci się uda. Ja wierzę w ciebie. Stąd, tu i weź teraz się podłącz. O! No idealnie, dało się lepiej tutaj wbudować. Dobra, na drugą stronę już nie będziemy tak robić. Ale to jest dobre. Na drugą stronę to sobie po prostu damy wjazd. Tak. Tak. I tu wyciszyć. Okej, dobra. Dobra, idziemy z tymi ludźmi. I jakiś monument tylko mieliśmy tu postawić. Może jakiś z tych. A, coś takiego, może... O, tu z tą ścieżką się fajnie zakomponowałoby. I gdzieś też stację telewizyjną trzeba nie postawić już niedługo. Żeby w naszym mieście ludzie mieli telewizję. A ścieżka, żeby mi jej nie zabudowywali. I dajemy ludziom mieszkania. Tylko miałem tu jeszcze być zaawansowaną technikę, dobra, zaraz tym się zajmę. Zaawansowane budownictwo mieszkalne. I co ma tu dziś na wodę? Jak wody tutaj nie masz.
Dalej, która jest w ogóle godzinna? 24 minuty już nadaje, ok. Czyli za chwilę będziemy kończyć. Na mój głos to już kończy. Słucham, przed sobą herbatę mogę się napić. Kusi. Chyba zaraz tym się zajmę. Stąd tu i stąd tutaj. No i nie zapominajmy o tych naszych standardowych ścieżkach krętych. Standardowych ścieżkach krętych do góry. Żeby ludzie mogli korzystać z tych przejść. Bo w ogóle nasze mety do, to gdzie jest najbliżej? Tu w ogóle nie ma mety. O Boże. Ci nie mają w ogóle żadnej komunikacji. Ajajajaj. Nawet autobusu żeśmy im nie dali. Tu gdzieś autobusy trzeba będzie trochę rozwinąć. Taksówek? Nie, dzisiaj nie chce mi się budować. I żywność zeszła. Dlatego tutaj farming robię. Bo trzeba im tu żywić. Wiem, co im się spodoba tam. Pociągi. Trochę są pociągi głośne, ale to pociągi w końcu. Dobrze, tu sobie zrobimy pętlę taką dla tramwajów, że mogę podjeżdżać pod te pociągi. Tak, tutaj i tutaj. Coś tego typu. I tu będą pociągi pasażerskie. Zadowoleni? No, zadowoleni, no ja myślę. Wow, jesteśmy na minusie. To pewnie przez to, że mamy taki popyt na ludzi. To jest ich za mało. I nasze miasto się nie utrzymuje. Dobra. Tutaj dajmy sobie całe miło. Tu trzeba nie wyciszyć od nich. I dajmy ten tramwaj. Który jest gdzieś tutaj. To nie jest tramwaj, to jest tramwaj. Tutaj przystanek. I tutaj idealnie pod wjazdem, co? Na co się będziemy cackać. Tak, i tu sobie nie powinno tak zawracać. No. Dobra, to mamy zrobione. Dalej, kolejna podstawówka tutaj by się przydała. Czekajcie, my tu sobie postawimy. Bo ja tu chciałem postawić jeszcze jedną podstawówkę. Nie udało mi się. Ajajajajaj. Ok, tu są biura, to w biurach możemy postawić szkołę. Ok, wykorzystaliśmy już trochę cały popyt na tych ludzi. Mamy tylko 52 tysiące, dobra. To się napije. Pyszna herbatka. Zobaczmy, takie gardło. Trochę zjechane. Zobaczmy, co się tu dzieje z naszym zdrowiem. Zdrowie idzie dobrze. Natomiast tutaj nie widzę żadnych tego typu budynków. Brak funduszy. Co ty nie powiesz? Ej, ty, jesteśmy na minusie. Dobra, zaraz my się zajmiemy. Straż pożarna jest. Cacy. Nad policją można byłoby tu postawić policję, ale aktualnie trochę jesteśmy bankruci. I jeszcze jest parę budynków, które trzeba postawić, na przykład siedziba. Bo stan, jeżeli sobie wejdziemy wtedy stan, to jest tragiczny. Dróg. Bo ich jest po prostu za mało, nie mają jak jeździć. Więc trochę kiepsko. Czekaj, my jesteśmy tak biedni, że na ścieżki nie zrobimy, o Boże. Może trzeba podnieść podatki czy coś. Nie wiem, czy o to chodzi. Ale dobra. Może być. Okej, widzę, że idzie lepiej i ludzie nie bankrutują jako tako. To jest strasznie dużo budynków, których pouciekali, ale to nie o to chodzi. Na pewno. Dobra, mamy dość pieniędzy, żeby sobie tą drogę zbudować. Tutaj i tutaj przez tą ławkę.
już nie mówiąc o tym, że ty bym chętnie zrobił połączenie, ale się nie chce. A nie, to nie. No. Tu się ładnie ten budynek wkomponuje do tej art deco tego wszystkiego. Jak ludzie korzystają z tych ścieżek? No, coś tam, tutaj jest więcej. Tu pod autostradą, to jest prawdziwa familiada. No i widzicie, ta autostrada to się im kompletnie przydaje. Tu się trochę korkuje, ale nie jest źle. Tutaj, a tu te wycieczki rowerowe, to w ogóle ich nie skomentuję czasami. Właśnie, czekajcie, bo my tu postawiliśmy ten dworzec, a ten dworzec nie ma żadnego podłączenia. Gdzie my mamy najbliższe pociągi? Tu są najbliższe pociągi. Ale ja bym sobie te pociągi jakoś puścił trochę na okrągło. Dobra, tutaj są jakieś, jako takie tory. Można przez nie puścić póki co. Tak, my tu sobie puścimy taki póki co pociąg. Żeby te drogi poprzejeżdżały sobie. To poustawiamy jeszcze to. Ta droga nie przejedzie. Czekaj. Okej, teraz będzie lepiej. Tu sobie... Dobra, tu spuścimy sobie w dół. Nie, no dobra, dla ścieżki nie będziemy spuszczać w dół. Bez przesady. Tu. Tutaj w górze. Dobra, tu do końca, ale do końca tej drogi w górze. Te helikoptery cały czas słyszę, że coś mi tu cały czas nad uchem lata. Okej. No i teraz spokojnie możemy sobie ciągnąć linię. Tutaj znajdziesz połączenie. Znajdziesz, okej. Tylko czy my tu chcemy takie połączenie? Bo ja będę najchętniej... To tu podłączył ich jakoś. Dobra, ale wiecie co? Chyba do dworca głównego na razie to im w zupełności wystarczy, jeżeli będą jeździć tu i z powrotem. Tu jeszcze później może jakiś dworzec po drodze postawimy, ale to nie wiem. I pojechał. Czekajcie, już mamy znowu 150 tysięcy. Mnie tu strasznie dużo zarabiamy. Macie policję. I właśnie, my nie mamy jeszcze żadnego więzienia. Czemu wy tu uciekacie? Co jest? Tak wystarczającej ilości toporu na sprzedaż. Przemysł upada, no to to widzę. To to akurat widzę. Widać. Dobra. To sobie zrobimy jeszcze tutaj. Tu się robi węzeł póki co. Ale tu nie chciałem robić węzła. Ale już trudno. Tu sobie zrobimy jeszcze takie tory podziemne. Tak. Tu pod tym metrem. I tu sobie jakoś byśmy podłączyli. Dobra, weszło. I puścimy sobie stąd jeszcze jedną linię. Tym razem ta druga linia będzie jechać od razu tu, gdzie chcemy, tu, gdzie żeby pracowali. Czyli tutaj. O, i ci się cieszą, i ci się cieszą. No i ta linia to jest długa. Ci te sobie jadą przez całe miasto. Okej. Blok się zapełnił. Postawmy tutaj im tą siedzibę. Siedziba. Gdzie? Można tutaj. Obok policji. Pasuje. Dobra, i te drogi. Tutaj, okej, wiecie co? My tą główną to sobie ulepszymy na rowerki. Bo rowerowa im tu się trochę przyda. Dobrze, i już tak nie musimy pędzić, bo to też nie o to chodzi. Czekajcie, bo już jest 34 minuty, ja to sobie po prostu gadam. Dobra, zaraz kończymy, tylko sobie tu zbuduję jeszcze ten jeden kawałek. Dzisiaj będzie bez żadnego timelapsa. Bo pamiętajcie, żeby zagłosować w ankiecie. Później poza ankietowymi odcinkami będą mogły być dłuższe i tak dalej. Ale na razie to jest tak
Na razie tutaj trochę jest inaczej. Dobrze. Więc tu sobie damy budynki, żeby się budowały wzdłuż tego tu fragmentu. Ale żeby nie było tak łatwo, ten fragment wyburzymy. Tu sobie podbudujemy. Tu. I stąd w dół. Okej, czyli... Dobra. Tutaj są twarde obliczenia, wykonujemy. Tu pociągi bym wstawił. Chyba jakoś tak. Czekaj. Tak, jakoś w tym miejscu powinny być te pociągi. One tu sobie będą spokojnie właśnie przejeżdżać, o co tu chodzi. I teraz tak, przystanek A, przystanek B. Wejdźmy sobie do komunikacji miejskiej. Przywróćmy tą linię. I tam sobie ukryjmy. I dodajemy przystanek żółty A. Żółty B. Tak. Dobra, i wracają dwie. Macie. Pociąg trochę zwariował, ale to trudno. Jednego pociągu nam nie szkoda, kiedy się 100 innych pojawia. Dobrze, tutaj jest dobrze. Tutaj się zaczęliście budować, a tu będzie ścieżka oczywiście. Bo bez ścieżki to jak bez życia. Tak. Z tym, że tutaj skoro już jest na dole, to będzie przejście w jedną stronę. Okej, może być nawet jakiś taki dziwny sposób. Dobra, nie. Tego nie toleruję. Zbyt stronę zboczy. A jeżeli będzie tak, to będzie dobrze. Nie będzie dobrze. Ty niedobry. Ścieżki się podłączą. Podłączyły się ścieżki, świetnie. I tu jedno zejście. Dla mnie. Dawa. To teraz powinno już to wszystko dobrze działać. Na razie jest 0 pasażerów, a tutaj już jest 165. No ty panie. Z tej linii korzysta na razie 0 ludzi. Tak. Jeszcze jest nowa. I już ile pociągów na tej linii jest? Czekaj. 5 pojazdów. Dobra, taki ciemny niebieski. To z tego też parę jeździ. Natomiast jakiś taki tramwaj złapał. Czy są już te tramwaje, czy one jeszcze nie dojechały? Czekajcie, chyba jeszcze nie wyjechały te tramwaje. O, jedzie. On jest na pewno pełen, dokładnie. A linia to jest w niebo wzięta to. Dobrze, ja ze swojej strony dziękuję za dzisiejszy odcinek. Czekajcie, bo zaraz zapomnę i będzie problem. Tu powinna być jeszcze ścieżka. Okej. Dobrze, ja ze swojej strony dziękuję za ten odcinek. Jeśli wam się podobał, zostawcie w górę. No i do zobaczenia w kolejnym materiale na moim kanale. Tu sobie zbudowaliśmy dzisiaj tą dzielnicę. Time lapsów nie będzie, ale do zobaczenia w kolejnym materiale na moim kanale. Cześć!